Wiele osób oburza się na Kościół. Twierdzą, że chrześcijanie mają jakąś obsesję na punkcie seksu przed ślubem. Oburzają się, że wierzący wchodzą im pod kołdrę. Dobrze, oczywiście ja tego nie będę robił, rączki mam tutaj, ale chciałbym zebrać trochę argumentów za tym, że jednak warto się powstrzymać. Bardzo podobała mi się opinia, którą niedawno usłyszałem od moich byłych uczniów, którzy stwierdzili, że dobrze, są za czystością przedślubną, ale tylko do tego momentu, aż ich dziewczyna usiądzie im na kolana. I jest w tym prawda, że co innego idea, a czym innym są emocje. Ale mimo wszystko chciałbym zebrać pewne argumenty, ponieważ lepiej i mocniej walczy się o coś, co jest bardziej sensowne. Pierwszą zachętą do czystości przedślubnej jest chronologia miłości. Sprawa się ma jak z posiłkiem. On smakuje najlepiej wtedy, kiedy wszystko jest zjedzone w odpowiedniej kolejności. Nie można zjeść od razu deseru przed posiłkiem. I chociaż wszystko trafia do jednego żołądka, to wiemy, że pewne smaki sprawią, że całość nie będzie tak smakowała. Podobnie jest z relacjami. Je powinno się traktować jak rozpakowywanie prezentu. Krok po kroku. Najpierw zaczynamy od spojrzenia, potem od złapania za rękę, pocałowania, a potem po sakramencie również przechodzimy do seksu. Kolejna ważna rzecz to fakt, że do momentu ślubu nie wiemy, czy z tą osobą będziemy do końca życia. Dopiero sakrament daje nam poczucie stałości. Wiemy, że mamy zainwestować w to wszystkie swoje siły. Więc póki nie mamy tego zapewnienia i również sami jego nie złożyliśmy przed ołtarzem, to nie warto wchodzić w relacje seksualne, bo wyjdziemy z tego poranieni. To dosłownie jakbyśmy się zgadzali na to, że nie tylko wybrana grupa osób, ale wszyscy poznają nas do głębi. Przecież wiemy, jak duży procent osób, które ze sobą mieszkały, później jednak ze sobą się nie wiążą. Dlatego przemyślmy to. Wyobraźmy sobie, że z kimś mamy bardzo intymną więź. Współżyliśmy seksualnie. I potem po jakimś czasie się rozchodzimy, mijają 2-3 lata i wchodzimy w sakramentalny związek małżeński. I wychodzimy na spacer z rodziną i na ulicy go spotykamy. Jest obok nas mąż, żona, może nawet i nasze dzieci. I wtedy wszystko nam się to przypomina. Czy nie jest nam wtedy głupio? Wydaje mi się, że tak. Nie są to przyjemne sytuacje. Tym bardziej, że pierwsze współżycie seksualne jest bardzo mocno zapamiętywane i tworzy się więź. I to jeszcze z taką osobą, z którą nie mamy gwarancji, że będziemy do końca. A teraz kubeł zimnej wody na głowę. Jeśli twój partner życiowy zgodził się na to, aby współżyć poza sakramentem, no to co go będzie blokowało, aby również współżyć poza małżeństwem? Także czystość przedmałżeńska jest gwarantem tego, że nie dojdzie do zdrad, do nadużyć w związku, w którym wtedy będziecie. Także można powiedzieć, że to jest swego typu egzamin. Jest to sprawdzenie miłości. Czy rzeczywiście ta osoba przyjmuje mnie w pełni, całkowicie, czy może tylko i wyłącznie skupia się na moim ciele? Kolejnym argumentem za tym, aby odłożyć sprawy łóżkowe do sakramentu małżeństwa, jest rzeczywistość łaski. Chociaż powszechnie mówi się, że ten czas mieszkania przed ślubem jest czasem próby takiego sprawdzenia siebie, to uważam, że jest na odwrót, że właśnie nakładamy na siebie ciężary, których nie jesteśmy w stanie unieść, ponieważ nie mamy łaski Pana Boga. To dosłownie jakbyśmy mu powiedzieli, ja sobie poradzę sam, mam na to pomysł. Ludzkie rozwiązania pozwolą mi wyjść na prostą. A przecież to kłamstwo. Nie poradzimy sobie być mężem i żoną, kiedy nimi rzeczywiście nie jesteśmy. Tym bardziej, że co to za próba, jeśli nie jesteś w danej funkcji. Inaczej zachowuje się mężczyzna, który jeszcze kobiety nie zdobył, a inaczej ten, który jest jej mężem. Dlatego dopiero poznasz, jaki będzie twój przyszły mąż, kiedy on dopiero będzie twoim mężem. Poza tym pojęcie wypróbowania jest zbyt słabe. Ciągle będziemy zaskakiwani, a cierpienie i choroby będą weryfikować nasze życie. Dlatego jedyne, co możemy zrobić, to budować na tych samych wartościach. To może nas cementować, ponieważ zawsze będzie ktoś ładniejszy, ktoś bardziej mądry, ktoś, z kim chcielibyśmy przeżyć to życie razem. Dlatego musimy trwać przy tym, co jest zbudowane razem z Chrystusem. Także nie ma sensu szukać tak zwanej drugiej połówki. Każdy mężczyzna i każda kobieta mogą żyć
przez całe życie z różnymi osobami. To nie jest kwestia jakiegoś szczęśliwego trafu, tylko włożonego wysiłku i pewnych trudności, które razem przeżyliśmy i które sprawiają, że stajemy się dla siebie bliskimi osobami. Poza tym rozważmy jeden z bardzo często podawanych argumentów za tym, aby mieszkać przed ślubem, że to pomaga poznać nasze nawyki, jak funkcjonujemy na co dzień. No dobrze, ale pomyślmy, czy to, że ktoś, dajmy to, rozrzuca skarpetki wokół łóżka, jest już powodem do tego, żeby go nie kochać? No wydaje mi się, że nie. No to co my tak naprawdę możemy poprzez te wspólne mieszkanie doświadczyć więcej czy więcej poznać? Przecież to wszystko wyjdzie w trakcie szczerej rozmowy. No chyba, że zakładamy, że nie chcemy ze sobą rozmawiać. Ale wtedy ta relacja jest uwsteczniona, no bo zakładamy, jest tak, jak widzę. Więc po co w ogóle otwierać usta? Nasze życie nie opiera się wtedy na dialogu, tylko na samym wzroku. A przecież tak być nie może. Kolejny ważny argument można streścić w powiedzeniu: jeśli nie poczekasz, to się nigdy nie doczekasz. I naprawdę jest coraz więcej takich sytuacji, że młodzi ludzie po jakimś czasie wspólnego mieszkania machają ręką i mówią: co my tam będziemy brali ślub? Co nam to da? Przecież to jest tylko papierek. To nic nie zmieni. No i tak żyją na kocie łapę. I nie ma ani welonu, ani fraka, ani dużej imprezy, ani sakramentu małżeństwa. Szybkie rozpoczęcie współżycia będzie powodować to, że nie będziecie potrafili rozmawiać ze sobą poza seksem. Poprzez seks będziecie rozwiązywali swoje problemy. I na początku może i będzie to ok, ale później, kiedy przyjdą dzieci, kiedy pojawią się problemy i seks zejdzie na drugi plan, to pojawi się problem, ponieważ zabraknie dialogu. To jest naprawdę pójście na skróty. A na koniec przemyślmy, jak to było w dzieciństwie. Z których rzeczy naprawdę najbardziej się cieszyliśmy? Wydaje mi się, że z tych, na które długo czekaliśmy. I podobnie jest z mieszkaniem przed ślubem. Naprawdę warto trochę poczekać. Tym bardziej, już to teraz jako kropka nad i, kolejne powiedzenie, że ile grzechu przed ślubem, tyle łez po ślubie. Dlatego chociaż czasami wygląda to na trochę irracjonalne, te czekanie na siebie, to jednak warto zaufać Kościołowi, o ile uważamy, że jest on naszą wspólnotą.